dieta tak naprawdę nie oznacza odchudzanie, tylko racjonalne żywienie, więc odpowiednie zbilansowane, rozłożone posiłki, czyli no posiłek, który zawiera mikro-makro składniki, odpowiednią ilość białka, węglowodanów, gdzie są tłuszcze. Należy pamiętać o śniadaniu. Średnio 1,5 do 2 litrów wody w ciągu dnia, czy gazowana, czy niegazowana. No to wszystko zależy od preferencji. Na pewno powinniśmy skreślić wody smakowe. Nie wolno dojadać. Słodkie, słone przekąski bardzo szybko będą zwiastowały zbędne kilogramy. Zbędne kilogramy, problem z różnymi chorobami, czy nadciśnienie, czy na przykład cukrzyca, która obecnie, można tak z całą pewnością powiedzieć, że to jest nawet pandemia. Zapominamy o tym. Warzywa są bardzo ważną częścią naszego codziennego żywienia. Nie powinniśmy ich traktować jako dodatek, tylko też jako pełnowartościowe danie. Więc ja zawsze polecam 4 porcje warzyw w ciągu dnia. Żywność możemy traktować jak lekarstwo, bo na pewno lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Więc warto zwrócić na to uwagę, warto troszeczkę się zatrzymać, bo też takim błędem jest ciągły pośpiech. My się ciągle spieszymy, jemy w pędzie, jemy na stojąco, no i zaraz będą te problemy, więc trzeba sobie to nasze życie przewartościować, wyznaczyć sobie te zarówno cele bliskie, jak i dalekie i zadać sobie pytanie, co dla nas jest ważniejsze, czy ten pośpiech, czy życie w zdrowiu.